Petroniusz po odwiedzinach u Chryzotemis spał wprawdzie cały dzień, ale wieczorem kazał się zanieść na Palatyn i miał z Neronem poufną rozmowę, skutkiem której na trzeci dzień przed domem Plauciusza pojawił się centurion na czele kilkunastu pretoriańskich żołnierzy. Czasy były niepewne i straszne. Posłańcy tego rodzaju byli zarazem najczęściej zwiastunami śmierci. To też z chwilą, w której centurion uderzył młotkiem we drzwi Aulusa i gdy nadzorca atrium dał znać, iż w sieni znajdują się żołnierze, przerażenie zapanowało w całym domu. Rodzina wnet otoczyła starego wodza, nikt bowiem nie wątpił, że niebezpieczeństwo przede wszystkim nad nim zawisło. Pomponia, objąwszy ramionami jego szyję, przytuliła się do niego ze wszystkich sił, a zsiniałe jej usta poruszały się szybko, wymawiając jakieś ciche wyrazy. Ligia z twarzą bladą jak płótno całowała jego rękę, mały Aulus czepiał się togi. Z korytarzy, z pokoi leżących na piętrze i przeznaczonych dla służebnic, z czeladnej, z łaźni, ze sklepionych dolnych mieszkań, z całego domu poczęły się wysypywać roje niewolników i niewolnic. Dały się słyszeć okrzyki heu, heu, me miserum. Kobiety uderzyły w wielki płacz. Niektóre poczęły już sobie drapać policzki lub nakrywać głowy chustkami. Sam tylko stary wódz, przywykły od lat całych patrzeć śmierci prosto w oczy, pozostał spokojny i tylko jego krótka orla twarz stała się jakby z kamienia wykutą. Po chwili uciszywszy wrzaski i rozkazawszy rozejść się służbie, rzekł: „Puść mnie, Pomponio, jeśli mi nadszedł kres, będziemy mieli czas się pożegnać”. I usunął ją z lekka. Ona zaś rzekła: „Bodaj by twój los był zarazem i moim, o Aulu”. Po czym, padłszy na kolana, poczęła się modlić z tą siłą, jaką jedynie bojaźń o drogą istotę dać może. Aulus przeszedł do atrium, gdzie czekał nań centurion. Był to stary kajusz Hasta, dawny jego podwładny i towarzysz z wojen brytańskich. „Witaj, wodzu”, rzekł. „Przynoszę ci rozkaz i pozdrowienie cesarza, a oto są tabliczki i znak, że w jego imieniu przychodzę. Wdzięcznym jest Cezarowi za pozdrowienie, a rozkaz wykonam”, odrzekł Aulus. „Witaj, Hasto, i mów, z jakim zleceniem przychodzisz”. „Aulu Plauciuszu”, począł Hasta, „Cezar dowiedział się, iż w domu twoim przebywa córka króla Ligów, którą ów król jeszcze za życia boskiego Klaudiusza oddał w ręce Rzymian jako rękojmie za granicę imperium, że granice imperium nigdy nie zostaną przez Ligów naruszone. Boski Nero wdzięczny ci jest, o wodzu, za to, iżeś jej przez lat tyle dawał gościnność u siebie, lecz nie chcąc dłużej obarczać twego domu, jak również bacząc, iż dziewica jako zagładniczka winna zostawać pod opieką samego Cezara i Senatu, rozkazuję ci ją wydać w moje ręce”. Aulus nadto był żołnierzem i nadto hartownym mężem, by wobec rozkazu pozwolić sobie na żal, na marne słowa lub skargi. Jednakże zmarszczka nagłego gniewu i bólu zjawiła mu się na czole. Przed takim zmarszczeniem brwi drżały niegdyś legie brytańskie i nawet w tej chwili jeszcze na twarzy Hasty odbił się przestrach. Lecz obecnie wobec rozkazu Aulus Plauciusz uczuł się bezbronnym. Przez czas jakiś patrzył na tabliczki, na znak, po czym podniósłszy oczy na starego centuriona, rzekł już spokojnie: „Zaczekaj, Hasto, w atrium, zanim zakładniczka zostanie ci wydana”. I po tych słowach przeszedł na drugi koniec domu do sali zwanej Okus, gdzie Pomponia, Grecyna, Lidia i mały Aulus czekali nań w niepokoju i trwodze. Nikomu nie grozi śmierć ani wygnanie na dalekie wyspy, rzekł, a jednak poseł Cezara jest zwiastunem nieszczęścia. O ciebie chodzi, Ligio. O Ligię? Zawołała ze zdumieniem Pomponia. Tak jest, odrzekł Aulus. I zwróciwszy się do dziewczyny, począł mówić. Ligio, byłaś chowana w naszym domu jak własne nasze dziecko. I oboje z Pomponią miłujemy cię jak córkę. Ale wiesz o tym, że nie jesteś naszą córką. Jesteś zakładniczką daną przez twój naród Rzymowi i opieka nad tobą należy do Cezara. Otóż Cezar zabiera cię z naszego domu. Wódz mówił spokojnie, ale jakimś dziwnym, niezwykłym głosem. Ligia słuchała słów jego, mrugając oczyma i jakby nie rozumiejąc, o co chodzi. Policzki Pomponii pokryły się bladością. We drzwiach wiodących z korytarza do Okus poczęły się znów ukazywać przerażone twarze niewolnic. Wola Cezara musi być spełniona, rzekł Aulus. Aulu! zawołała Pomponia, obejmując ramionami dziewczynę, jakby chciała jej bronić. Lepiej by dla niej było umrzeć. Ligia zaś, tuląc się do jej piersi, powtarzała: Matko, matko, nie mogąc zdobyć się wśród łkań na inne słowa. Na twarzy Aulusa znów odbił się gniew i ból. Gdybym był sam na świecie, rzekł ponuro, nie oddałbym jej żywej. I krewni moi dziś jeszcze mogliby złożyć za nas ofiary Jowi Liberatori. Lecz nie mam prawa gubić ciebie i naszego dziecka, które może szczęśliwszych dożyć czasów. Udam się dziś jeszcze do Cezara i będę go błagał, by rozkaz odmienił. Czy mnie wysłucha, nie wiem. Tymczasem bądź zdrowa, Ligio, i wiedz o tym, że i ja, i Pomponia błogosławiliśmy zawsze dzień, w którym zasiadłaś przy naszym ognisku. To rzekłszy, położył jej rękę na głowie. Ale choć starał się zachować spokój, jednakże w chwili, gdy Ligia zwróciła ku niemu oczy zalane łzami, a potem chwyciwszy jego rękę, poczęła ją do ust przyciskać, w głosie jego zadrgał żal głęboki, ojcowski. Żegnaj, radości nasza i światło oczu naszych, rzekł. I prędko wyszedł z powrotem do atrium, by nie pozwolić opanować się niegodnemu Rzymianina i wodza wzruszeniu. Ligia poczęła się żegnać z małym Plauciuszem, ze staruszkiem Grekiem, który był ich nauczycielem, ze swoją szatną, która niegdyś niańczyła ją, i ze wszystkimi niewolnikami. Jeden z nich, wysoki, barczysty Ligijczyk, którego z domu zwano Ursus, a który w swoim czasie razem z matką Ligii i z nią przybył z inną ich służbą do obozu Rzymian, padł teraz do jej nóg, a następnie pochylił się do kolan Pomponii, mówiąc: O Domina, pozwólcie mi iść z moją panią, abym jej służył i czuwał nad nią w domu Cezara. Nie naszym, lecz Ligii jesteś sługą, odrzekła Pomponia Grecyna. Lecz zali cię dopuszczą do drzwi Cezara i w jaki sposób potrafisz czuwać nad nią? Nie wiem, Domina, wiem jedno, że żelazo kruszy się w moich rękach jak drzewo. Aulus Plauciusz, który nadszedł na tę chwilę, dowiedziawszy się, o co chodzi, nie tylko nie sprzeciwił się chęci Ursusa, ale oświadczył, że nie mają nawet prawa go zatrzymywać. Odsyłają Ligię jako zakładniczkę, o którą upomina się Cezar, a zatem obowiązani są odesłać jej orszak, który przechodzi wraz z nią pod opiekę Cezara. Tu szepnął Pomponii, że pod pozorem orszaku może jej dodać tyle niewolnic, ile uzna za stosowne. Centurion bowiem nie może odmówić ich przyjęcia. Dla Ligii była w tym pewna pociecha. Pomponia zaś również była rada, że może ją otoczyć służbą swego wyboru. Jakoż prócz Ursusa wyznaczyła jej starą szatną, dwie cypryjki biegłe w czesaniu i dwie kąpielowe dziewki germańskie. Wybór jej padł wyłącznie na wyznawców nowej nauki, gdyż zaś i Ursus wyznawał ją już od lat kilku. Pomponia mogła liczyć na wierność tej służby, a zarazem cieszyć się myślą, że ziarna prawdy zostaną posiane w domu Cezara. Napisała też kilka słów, polecając opiekę nad Ligią wyzwolennicy Neronowej, Acte. Pomponia nie widywała jej wprawdzie na zebraniach wyznawców nowej nauki. Słyszała jednak od nich, że Acte nie odmawia im nigdy usług i że czytuje chciwie listy Pawła z Tarsu. Wiadomym jej było zresztą, iż młoda wyzwolennica żyje w ciągłym smutku, że jest istotą odmienną od wszystkich domowniczek Nerona i że w ogóle jest dobrym duchem pałacu. Hasta podjął się sam wręczyć list Acte, uważając też za rzecz naturalną, że córka królewska musi mieć orszak swych sług, nie czynił najmniejszej trudności w zabraniu ich do pałacu, dziwiąc się raczej małej ich liczbie. Prosił jednakże o pośpiech, z obawy, by nie być posądzonym o brak gorliwości w spełnianiu rozkazów. Godzina rozstania nadeszła. Oczy Pomponii i Ligii znów zapłynęły łzami. Aulus jeszcze raz złożył dłoń na jej głowie i po chwili żołnierze, przeprowadzani krzykiem małego Aulusa, który w obronie siostry wygrażał swymi małymi pięściami centurionowi, uprowadzili Ligię do domu Cezara. Lecz stary wódz kazał gotować dla siebie lektykę, tymczasem zaś, zamknąwszy się z Pomponią w przyległej do Ekus pinakotece, rzekł jej: „Słuchaj mnie, Pomponio, udaję się do Cezara, choć sądzę, że na próżno, a jakkolwiek słowo Seneki nie jest u niego nic już nie znaczy, będę i u Seneki. Dziś więcej znaczą Sofroniusz, Tygellinus, Petroniusz lub Watyniusz. Co do Cezara, może i nie słyszał on nigdy w życiu o narodzie Ligów i jeśli zażądał wydania Ligii jako zakładniczki, to dlatego, iż ktoś go do tego podmówił. Łatwo zaś odgadnąć, kto to mógł uczynić." A ona podniosła na niego nagle oczy. „Petroniusz?” „Tak jest.” Nastała chwila milczenia, po czym wódz mówił dalej: „Oto co jest wpuścić przez próg którego z tych ludzi bez czci i sumienia. Przeklęta niech będzie chwila, w której Winicjusz wszedł w nasz dom. On to sprowadził do nas Petroniusza. Biada Ligii, albowiem nie o zakładniczkę, tylko o nałożnicę im chodzi. I mowa jego z gniewu, z bezsilnej wściekłości i z żalu za przybranym dzieckiem stała się jeszcze więcej świszcząca niż zwykle. Czas jakiś zmagał się sam ze sobą i tylko zaciśnięte pięści świadczyły, jak ta wewnętrzna walka jest ciężka. „Czciłem dotychczas bogów”, rzekł, „ale w tej chwili myślę, że nie masz ich nad światem i że jest tylko jeden zły, szalony i potworny, któremu na imię Nero.” „Aulu”, rzekła Pomponia, „Nero jest tylko garścią zgniłego prochu wobec Boga. On zaś zaczął chodzić szerokimi krokami po mozaice pinakoteki. W życiu jego były wielkie czyny, ale nie było wielkich nieszczęść, więc nie był do nich przyzwyczajony. Stary żołnierz przywiązał się był do Ligii więcej niż sam o tym wiedział i teraz nie umiał się pogodzić z myślą, iż się stracił. Prócz tego czuł się upokorzony. Zaciążyła nad nim ręka, którą pogardzał, a jednocześnie czuł, że wobec jej siły jego siła jest niczym. Lecz gdy wreszcie przytłumił w sobie gniew, który mieszał mu myśli, rzekł: „Sądzę, że Petroniusz nie odjął nam jej dla Cezara. Nie chciałby bowiem narazić się Popei, więc albo dla siebie, albo dla Winicjusza. Dziś jeszcze dowiem się o tym.” I po chwili lektyka unosiła go w stronę Palatynu. Pomponia zaś, zostawszy sama, poszła do małego Aula, który nie ustawał w płaczu za siostrą i w pogróżkach przeciw Cezarowi. Aulus słusznie jednak domyślał się, że nie zostanie dopuszczony przed oblicze Nerona. Odpowiedziano mu, że Cezar zajęty jest śpiewem z lutnistą Terpnosem i że w ogóle nie przyjmuje tych, których sam nie wezwał. Innymi słowy znaczyło to, by Aulus nie próbował i na przyszłość widzieć się z nim. Po czym kazał nieść się do Winicjusza, którego zastał fechtującego się z domowym lanistą Aulusa na widok młodego człowieka oddającego się spokojnie ćwiczeniom w chwili, gdy zamach na Ligię został spełniony. Porwał straszliwy gniew, który też zaledwie osłona opadła za lanistą, wybuchnął potokiem gorzkich wyrzutów i obelg. Lecz Winicjusz, dowiedziawszy się, że Ligia została porwana, pobladł tak straszliwie, iż ani na chwilę nawet Aulus nie mógł go posądzać o wspólnictwo w zamachu. Czoło młodzieńca pokryło się kroplami potu. Krew, która na chwilę uciekła do serca, napłynęła znów gorącą falą do twarzy. Oczy poczęły sypać iskrami, usta rzucać bezładne pytania. Zazdrość i wściekłość miotały nim na przemian jak wicher. Zdawało mu się, że Ligia, raz przystąpiwszy próg domu Cezara, jest dla niego stracona na zawsze. Gdy zaś Aulus wymówił imię Petroniusza, podejrzenie niby błyskawica przeleciało przez myśl młodego żołnierza, że Petroniusz zadrwił z niego i że albo podarunkiem Ligii chciał sobie zjednać nowe łaski Cezara, albo ją chciał zatrzymać dla siebie. To, żeby ktoś ujrzawszy Ligię nie zapragnął jej zarazem, nie mieściło mu się w głowie. Zapamiętałość dziedziczna w jego rodzinie unosiła go teraz jak rozhukany koń i odejmowała mu przytomność. Wodzu, rzekł przerywanym głosem, wracaj do siebie i czekaj na mnie. Wiedz, że gdyby Petroniusz był ojcem moim, jeszcze bym pomścił na nim krzywdę Ligii. Wracaj do siebie i czekaj na mnie. Ni Petroniusz, ni Cezar mieć jej nie będą. Po czym zwrócił zaciśnięte pięści ku woskowym maskom stojącym w szafach w atrium i wybuchnął. Na te maski śmiertelne pierwy zabije ją i siebie. To rzekłszy, zerwał się i rzuciwszy raz jeszcze Aulusowi słowo, czekaj mnie, wybiegł jak szalony z atrium i leciał do Petroniusza, roztrącając po drodze przechodniów. Aulus zaś wrócił do domu z pewną otuchą. Sądził, że jeśli Petroniusz namówił Cezara do porwania Ligii dla oddania jej Winicjuszowi, to Winicjusz odprowadzi ją do ich domu. Wreszcie niemałą pociechą była mu myśl, że Ligia, jeśli nie zostanie uratowaną, to będzie pomszczoną i zasłoniętą przez śmierć od hańby. Wierzył, że Winicjusz dokona wszystkiego, co przyrzekł. Widział jego wściekłość i znał zapalczywość wrodzoną całemu temu rodowi. On sam, choć miłował Ligię jak rodzony ojciec, wolałby ją zabić niż oddać Cezarowi i gdyby nie wzgląd na syna, ostatniego potomka rodu, byłby niechybnie to uczynił. Aulus był żołnierzem. O stoikach zaledwie słyszał, ale charakterem nie był od nich daleki i do jego pojęć, do jego dumy śmierć przypadała łatwiej i lepiej od hańby. Wróciwszy do domu, uspokoił Pomponię i przelał w nią swą otuchę i oboje poczęli oczekiwać wieści od Winicjusza. Chwilami, gdy w atrium odbywały się kroki, którego z niewolników sądzili, że to może Winicjusz odprowadza im kochane dziecko i gotowi byli z głębi duszy pobłogosławić obojgu. Ale czas upływał i wieść żadna nie nadchodziła. Wieczorem dopiero ozwał się młotek przy bramie. Po chwili niewolnik wszedł i oddał Aulusowi list. Stary wódz, jakkolwiek lubił okazywać panowanie nad sobą, wziął go jednak nieco drżącą ręką i począł czytać tak skwapliwie, jakby chodziło o cały jego dom. Nagle twarz mu zmierzchła, jak gdyby padł na nią cień od przelatującej chmury. Czytaj, rzekł, zwróciwszy się do Pomponii. Pomponia wzięła list i czytała, co następuje. Markus Winicjusz, pozdrowienia Aulusowi Plauciuszowi. Co się stało? Stało się z woli Cezara, przed którą schylcie głowy, jako schylamy ja i Petroniusz. Po czym nastało długie milczenie. Petroniusz był w domu. Odźwierny nie śmiał zatrzymać Winicjusza, który wpadł do atrium jak burza i dowiedziawszy się, że gospodarza należy szukać w bibliotece, tym samym pędem wpadł do biblioteki i zastawszy Petroniusza piszącego, wyrwał mu trzcinę z ręki, złamał ją, cisnął na ziemię, następnie wpił palce w jego ramiona i zbliżając twarz do jego twarzy począł pytać chrapliwym głosem. Coś z nią uczynił, gdzie ona jest? Lecz nagle stała się rzecz zdumiewająca. Oto ów wysmukły i zniewieściały Petroniusz chwycił wpijającą mu się w ramię dłoń młodego atlety, za czym chwycił drugą i trzymając je obie w swojej jednej, z siłą żelaznych kleszczy rzekł. Ja tylko z rana jestem niedołęgą, a wieczorem odzyskuję dawną sprężystość. Spróbuj się wyrwać. Gimnastyki musiał cię uczyć tkacz, a obyczajów kowal. Na twarzy jego nie znać było nawet gniewu, tylko w oczach mignął mu jakiś płowy odblask odwagi i energii. Po chwili puścił ręce Winicjusza, który stał przed nim upokorzony, zawstydzony i wściekły. Stalową masz rękę, rzekł. Ale na wszystkich bogów piekielnych przysięgam ci, że jeśliś mnie zdradził, wepchnę ci nóż w gardło, choćby w pokojach Cezara. Pogadajmy spokojnie, odpowiedział Petroniusz. Stal mocniejsza jest, jak widzisz, od żelaza, więc choć z twego jednego ramienia można by moich dwa uczynić, nie potrzebuję się ciebie bać. Natomiast boleję nad twym grubiaństwem, a gdyby niewdzięczność ludzka mogła mnie jeszcze dziwić, dziwiłbym się twej niewdzięczności. Gdzie jest Ligia? W Lupanarze. To jest w domu Cezara. Petroniuszu, uspokój się i siadaj. Poprosiłem Cezara o dwie rzeczy, które mi przyrzekł. Najprzód o wydobycie Ligii z domu Aulusów, a powtóre oddanie jej tobie. Czy nie masz tam gdzie noża, w fałdach togi? Może mnie pchniesz? Ale ja ci radzę poczekać parę dni, bo wzięto by cię do więzienia, a tymczasem Ligia nudziłaby się w twym domu. Nastało milczenie. Winicjusz poglądał czas jakiś zdumionymi oczyma na Petroniusza, po czym rzekł: przebacz mi, miłuję ją i miłość miesza moje zmysły. Podziwiaj mnie, Marku. Onegdaj rzekłem Cezarowi tak. Mój siostrzeniec Winicjusz pokochał tak pewną chuderlawą dziewczynę, która hoduje się u Aulusów, że dom jego zmienił się w łaźnię parową od westchnień. Ty, powiadam, Cezarze, ani ja, którzy wiemy, co jest prawdziwa piękność, nie dalibyśmy za nią 1000 sestercji, ale to chłopak zawsze był głupi jak trójnóg, a teraz zgłupiał do reszty. Petroniuszu, jeśli nie rozumiesz, żem to powiedział, chcąc zabezpieczyć Ligię, gotówem uwierzyć, żem powiedział prawdę, wmówiłem w Miedzianobrodego, że taki esteta jak on nie może uważać takiej dziewczyny za piękność i Nero, który dotąd nie śmie patrzeć inaczej jak przez moje oczy, nie znajdzie w niej piękności, a nie znalazłszy, nie będzie jej pożądał. Trzeba się było przed małpą zabezpieczyć i wziąć ją na sznur. Na Ligii pozna się teraz nie on, ale Popea i oczywiście postara się ją jak najprędzej z pałacu wyprawić. Ja zaś mówiłem dalej z niechcenia miedzianej brodzie: weź Ligię i daj ją Winicjuszowi. Masz prawo to uczynić, bo jest zakładniczką, a gdy tak postąpisz, wyrządzisz krzywdę Aulusowi. I zgodził się. Nie miał najmniejszego powodu nie zgodzić się, tym bardziej, że dałem mu sposobność do kuczenia porządnym ludziom. Uczynią cię urzędowym stróżem zakładniczki, oddadzą ci w ręce ów skarb ligijski, ty zaś jako sprzymierzeniec walecznych Ligów, a zarazem wierny sługa cesarza, nie tylko nic ze skarbu nie strwonisz, ale postarasz się o jego pomnożenie. Cezar dla zachowania pozorów zatrzyma ją kilka dni w domu, a potem odeśle do twojej insuli, szczęśliwcze. Prawdąż to jest, nic, że jej tam nie grozi w domu Cezara? Gdyby tam miała stale zamieszkać, Popea pogadałaby o niej z Lokustą, ale przez kilka dni nic jej nie grozi. W pałacu Cezara jest 10 tysięcy ludzi. Być może, że jej Nero wcale nie zobaczy. Tym bardziej, że wszystko powierzył mi do tego stopnia, iż przed chwilą centurion był u mnie z wiadomością, że odprowadził dziewczynę do pałacu i zdał ją w ręce Acte. To dobra dusza ta Acte, dlatego kazałem ci ją oddać. Pomponia Grecyna jest widocznie również tego zdania, bo do niej pisała. Jutro jest uczta u Nerona. Wymówiłem ci miejsce obok Ligii. Wybacz mi, Kaju, moją porywczość, rzekł Winicjusz. Sądziłem, żeś ją kazał uprowadzić dla siebie lub dla Cezara. Ja mogę ci wybaczyć porywczość, ale trudniej mi wybaczyć gminne gesta, rubaszne krzyki i głos przypominający grających w morę. Tego nie lubię, Marku, i tego się strzeż. Wiedz, że stręczycielem Cezara jest Tygellinus, i wiedz także, że gdybym dziewczynę chciał wziąć dla siebie, to bym teraz, patrząc ci prosto w oczy, powiedział, co następuje. Winicjuszu, odbieram ci Ligię i będę ją trzymał póty, póki mi się nie znudzi. To mówiąc, począł patrzeć swymi orzechowymi źrenicami wprost w oczy Winicjusza z wyrazem chłodnym i zuchwałym. Młody człowiek zaś zmieszał się do reszty. Przed Acte, dawną kochanką Nerona, schylały się niegdyś najwyższe głowy w Rzymie, lecz ona i wówczas nawet nie chciała się mieszać do spraw publicznych i jeśli kiedykolwiek używała swego wpływu na młodego władcę, to chyba dla wyproszenia dla kogoś litości. Cicha i pokorna zjednała sobie wdzięczność wielu, nikogo zaś nie uczyniła swym nieprzyjacielem. Nie potrafiła też znienawidzić nawet Oktawia. Zazdrosnym wydawała się zbyt mało niebezpieczną. Widziano o niej, że kocha zawsze Nerona miłością smutną i zbolałą, która żyje już nie nadzieją, a tylko wspomnieniami chwil, w których ów Nero był nie tylko młodym i kochającym, ale lepszym. Wiedziano, że od tych wspomnień nie może oderwać duszy i myśli, ale niczego już nie czeka. Że zaś nie było istotnie obawy, aby Cezar do niej wrócił, patrzano na nią jak na istotę zgoła bezbronną i z tego powodu pozostawiono ją w spokoju. Popea miała ją tylko za cichą sługę, tak dalece nieszkodliwą, że nie domagała się nawet usunięcia jej z pałacu. Acte, dowiedziawszy się o wahaniach Ligii, spojrzała na nią z takim zdumieniem, jakby dziewczyna mówiła w gorączce. Okazać opór woli Cezara? Narazić się od pierwszej chwili na jego gniew? Na to trzeba chyba być dzieckiem, które nie wie, co mówi. Z własnych oto słów Ligii pokazuje się, że właściwie nie jest ona zakładniczką, ale dziewczyną zapomnianą przez swój naród. Nie broni jej żadne prawo narodów, a gdyby jej nawet broniło, Cezar dość jest potężny, by je w chwili gniewu podeptać. Cezarowi spodobało się ją wziąć i odtąd nią rozporządza. Odtąd jest ona na jego woli, nad którą nie masz innej na świecie. Tak jest, mówiła dalej. I ja czytałam listy Pawła z Tarsu. I ja wiem, że nad ziemią jest Bóg i jest Syn Boży, który z martwych wstał, ale na ziemi jest tylko Cezar. Pamiętaj o tym, Ligio. Wiem także, że twoja nauka nie pozwala ci być tym, czym ja byłam i że wam, jak i stoikom, o których opowiadał mi Epiktet, gdy przyjdzie wybór między sromotą i śmiercią, śmierć tylko wybrać wolno. Ale czy możesz zgadnąć, że cię czeka śmierć, nie sromota? Zali, nie słyszałaś o córce Sejana, która małym była jeszcze dziewczątkiem, a którą z Tyberiuszowego rozkazu musiała dla zachowania prawa, która zabrania karać dziewic śmiercią, przejść przez hańbę przed zgonem. Ligio, Ligio, nie drażnij Cezara. Gdy przyjdzie chwila stanowcza, gdy musisz wybierać między hańbą a śmiercią, postąpisz, jak ci twoja prawda wskazuje, ale nie szukaj dobrowolnie zguby i nie drażnij z błahego powodu ziemskiego, a przy tym okrutnego Boga. Acte mówiła z wielką litością, a nawet z uniesieniem, a mając z natury wzrok nieco krótki, przysunęła blisko swą słodką twarz do twarzy Ligii, jakby chcąc sprawdzić, jakie jej słowa czynią wrażenie. Ligia zaś, zarzuciwszy z ufnością dziecka ręce na jej szyję, rzekła: ty dobra jesteś, Acte. Acte, ujęta pochwałą i ufnością, przycisnęła ją do serca, a następnie, uwolniwszy się z ramion dziewczyny, odpowiedziała: moje szczęście minęło i radość minęła, ale zła nie jestem. Po czym jęła chodzić szybkimi krokami po izbie i mówić do siebie jakby z rozpaczą: nie, i on nie był zły. On sam myślał wówczas, że jest dobry i chciał być dobrym, ja to wiem najlepiej. To wszystko przyszło później, gdy przestał kochać. To inni uczynili go takim, jak jest. To inni i Popea. Tu rzęsy jej pokryły się łzami. Ligia wodziła za nią czas jakiś swymi błękitnymi oczyma, wreszcie rzekła: ty go żałujesz, Acte? Żałuję, odpowiedziała głucho Greczynka. I znów poczęła chodzić ze ściśniętymi jakby z bólu rękoma i twarzą bezradną. A Ligia pytała nieśmiało dalej: ty go jeszcze kochasz, Acte? Kocham. Po chwili zaś dodała: jego nikt prócz mnie nie kocha. Nastało milczenie, podczas którego Acte usiłowała odzyskać zmąconą wspomnieniami spokojność. I gdy wreszcie twarz jej przybrała znowu zwykły wyraz cichego smutku, rzekła: mówmy o tobie, Ligio. Nie myśl nawet o tym, by sprzeciwić się Cezarowi. To byłoby szaleństwem. Wreszcie uspokój się. Znam dobrze ten dom i sądzę, że od strony Cezara nic ci nie grozi. Gdyby Nero kazał cię porwać dla siebie, nie sprowadzałby cię na Palatyn. Tu włada Popea, a Nero od czasu, gdy mu powiła córkę, jest jeszcze bardziej pod jej władzą. Nie, Nero kazał wprawdzie, byś była na uczcie, ale nie widział cię dotąd. Nie zapytał o ciebie, więc mu o ciebie nie chodzi. Może odebrał cię Aulusowi i Pomponii, tylko przez złość do nich. Do mnie Petroniusz pisał, bym miała nad tobą opiekę, a że pisała, jak wiesz, i Pomponia, więc chyba porozumieli się ze sobą. Może on to uczynił na jej prośbę, jeśli tak jest. Jeśli i on na prośbę Pomponii zaopiekuje się tobą, nic ci nie grozi. I kto wie nawet, czy Nero za jego namową nie odeśle cię do Aulusów. Nie wiem, czy Nero zbyt go kocha, ale wiem, że rzadko śmie być przeciwnego zdania. Ach, Acte, powiedziała Ligia. Petroniusz był u nas przedtem, zanim mnie zabrali. I matka moja była przekonana, że Nero zażądał wydania mnie z jego namowy. To byłoby źle, mówiła Acte. Lecz zamyśliwszy się przez chwilę, mówiła dalej. Może jednak Petroniusz wygadał się tylko przed Neronem przy jakiejś wieczerzy, że widział u Aulusów zakładniczkę Ligów i Nero, który jest zazdrosny o swoją władzę, zażądał cię dlatego, że zakładnicy należą do Cezara. On zresztą nie lubi Aulusa i Pomponii. Nie, nie zdaje mi się, by Petroniusz, gdyby cię chciał odebrać Aulusowi, chwycił się takiego sposobu. Nie wiem, czy Petroniusz jest lepszy od tych, którzy otaczają Cezara, ale jest inny. Może wreszcie prócz niego znajdziesz jeszcze kogo, kto by chciał wstawić się za tobą. Czy u Aulusów nie poznałaś kogoś z bliskich Cezara? Widywałam Wespazjana i Tytusa. Cezar ich nie lubi. I Senekę. Dość, by Seneka coś poradził, aby Nero postąpił inaczej. Jasna twarz Ligii poczęła pokrywać się rumieńcem. I Winicjusza. Nie znam go. To krewny Petroniusza, który wrócił niedawno z Armenii. Czy myślisz, że Nero rad go widzi? Winicjusza lubią wszyscy. I chciałby się wstawić za tobą? Tak. Acte uśmiechnęła się tkliwie i rzekła. To go pewnie na uczcie zobaczysz. Być na niej musisz. Naprócz dlatego, że musisz. Tylko takie dziecko jak ty mogło pomyśleć inaczej. Powtórę. Jeśli chcesz wrócić do domu Aulusów, znajdziesz sposobność proszenia Petroniusza i Winicjusza, by swoim wpływem wyjednali dla cię prawo powrotu. Gdyby tu byli, obaj powiedzieliby ci to, co ja, że szaleństwem i zgubą byłoby próbować oporu. Cezar mógłby wprawdzie nie dostrzec twej nieobecności, lecz gdyby dostrzegł i pomyślał, że śmiałaś się sprzeciwić jego woli, nie byłoby już dla ciebie ratunku. Chodź, Ligio, czy słyszysz ten gwar w domu? Słońce się zniża i goście już wkrótce zaczną przybywać. Masz słuszność, Acte, odpowiedziała Ligia, i pójdę za twoją radą. Ile w tym postanowieniu było chęci zobaczenia Winicjusza i Petroniusza, ile kobiecej ciekawości, by raz w życiu ujrzeć taką ucztę, a na niej Cezara, dwór, słynną Popeę i inne piękności i cały ten niesłychany przepych, o którym cuda opowiadano w Rzymie. Sama Ligia nie umiała sobie zapewne zdać sprawy. Lecz Acte swoją drogą miała słuszność i dziewczyna czuła się to dobrze. Iść było trzeba, więc gdy konieczność i prosty rozum wsparły ukrytą pokusę, przestała się wahać. Acte zaprowadziła ją do własnego unktuarium, by ją namaścić i ubrać. A jakkolwiek w domu Cezara nie brakło niewolnic, i Acte miała ich sporo dla osobistej usługi, jednak przez współczucie dla dziewczyny, której niewinność i piękność chwyciła ją za serce, sama postanowiła ją ubrać. I zaraz pokazało się, że w młodej Greczynce, mimo jej smutku i mimo wczytywania się w listy Pawła z Tarsu, zostało wiele jeszcze dawnej duszy heleńskiej, do której piękność ciała przemawiała silniej niż wszystko inne na świecie. Obnażywszy Ligię, na widok jej kształtów, zarazem wiotkich i pełnych, utworzonych jakby z perłowej masy i róży, nie mogła wstrzymać okrzyku podziwienia i odstąpiwszy kilka kroków, patrzyła z zachwytem na tę niezrównaną, wiosenną postać. Ligio, zawołała wreszcie, ty stokroć piękniejsza od Popei. Lecz dziewczyna wychowana w surowym domu Pomponii, gdzie skromności przestrzegano nawet wówczas, gdy kobiety były same ze sobą, stała cudna jak cudny sen, harmonijna jak dzieło Praksytelesa lub jak pieśń, ale zmieszana, różowa od wstydu, ze ściśniętymi kolany, z lękoma na piersi i ze spuszczonymi na oczy rzęsami. Wreszcie podniósłszy nagłym ruchem ramiona, wyjęła szpilki podtrzymujące włosy i w jednej chwili, jednym wstrząśnieniem głowy, okryła się nimi jak płaszczem. Dziękuję. Tak kazali przychodzić. Dziękuję.